Dobry wieczór. Witam Państwa na koncercie Wrocławskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Znajdujemy się w przestrzeni Kolegiaty Świętego Krzyża we Wrocławiu. Chciałbym w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi Pawłowi Cymbrowiczowi za to, że możemy doświadczać tej wspaniałej przestrzeni, czego namiastką będzie transmisja dla Państwa, oraz korzystać z tego znakomitego instrumentu. Za kontuarem zasiądzie Piotr Rojek. Zostanie wykonanych 7 utworów wrocławskich kompozytorek i kompozytorów, w tym 3 prapremiery. Szanowni Państwo, ja się nazywam Katarzyna Dziewiątkowska i jest mi bardzo miło, jako jeden z członków Związku Kompozytorów Polskich Oddziału Wrocławskiego, zapowiadać dzisiaj dla Państwa poszczególne utwory, no i uczestniczyć tutaj na miejscu w tym wydarzeniu. Jako pierwszy utwór na organy zabrzmi kołysanka Leszka Wisłockiego. Proszę Państwa, Leszek Wisłocki należy do starszego pokolenia kompozytorów związanych bezpośrednio z Dolnym Śląskiem. Jego twórczość mieści się w pewnym sensie w ramach neoklasycyzmu, a sam kompozytor jako pedagog, pianista, no a przede wszystkim autor muzyki wykształcił około 80 studentów kompozycji. Zapraszamy do wysłuchania utworu.
Proszę Państwa, drugi utwór w dzisiejszym koncercie to kompozycja Autumnal Rosaria autorstwa Ryszarda Klisowskiego. Ryszard Klisowski, również jak poprzednik Leszek Wisłocki, którego utworu przed chwilą wysłuchaliśmy, należy do starszego pokolenia kompozytorów wrocławskich. W swojej twórczości, proszę Państwa, zaznaczył się między innymi jako jeden z pierwszych zwolenników i popularyzatorów muzyki elektroakustycznej. Posłuchajmy utworu na organy.
Państwa, trzeci utwór w dzisiejszym koncercie to kompozycja Mateusza Ryczka. Mateusz Ryczek z pochodzenia wywodzi się z okolic Torunia, natomiast swoją karierę muzyczną, zawodową związał na stałe z Wrocławiem. Mateusz Ryczek, proszę Państwa, to kompozytor wszechstronny. W jego dorobku znajdują się zarówno utwory symfoniczne, kameralne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, elektroakustyczne, a także muzyka do teatru. Dzisiaj akurat usłyszymy jego kompozycję na organy solo pod tytułem Proxima Centauri. Zapraszam. Thank you.
Szanowni Państwo, zanim zapowiem kolejny utwór, kilka słów informacji może na temat samego dzisiejszego wydarzenia oraz instrumentu organów. Jedną z, no, z nielicznych może zalet tego, że nie widzimy się bezpośrednio na koncercie, a że jest to transmisja online, jest, proszę Państwa, to, że akurat tutaj kadr kamery ustawiony jest tak, że widzimy bezpośrednio wykonawcę, organistę oraz cały instrument. Jest to sytuacja rzadka z tego względu, że organy zwykle umiejscowione są w takim miejscu w sali koncertowej czy też w kościele, że organistę słyszymy, a prawie nigdy nie widzimy. No i dzisiaj właśnie mogą Państwo dzięki tej transmisji wideo widzieć dokładnie, jak to wszystko się odbywa. Stąd też chwila przerwy konieczna pomiędzy poszczególnymi utworami, aby przygotować organy do konkretnego utworu. Jak zapewne Państwo zauważyli, przy organach znajduje się nie tylko jedna osoba, wykonawca dzisiejszego koncertu, Piotr Rojek, ale też druga osoba, która jest w niektórych wypadkach niezbędna, proszę Państwa, dlatego, żeby utwór zabrzmiał w sposób odpowiedni. Organy są na tyle złożonym, bardzo ciekawym, ale właśnie skomplikowanym instrumentem, że obok klawiatur mamy przy każdym instrumencie zestaw rozmaitych przycisków, guzików, których konfiguracje, odpowiednie konfiguracje, o których decyduje sam kompozytor, wpływają na ostateczny kształt brzmieniowy utworu bądź też jego fragmentów. Stąd też obecność dzisiaj tutaj drugiej osoby za klawiaturą i proszę Państwa, tutaj ogromne podziękowania dla pana Michała Dzikiego, który zgodził się być registrantem na dzisiejszym koncercie i który bardzo pomaga w tym, żeby w ogóle utwory mogły zabrzmieć, więc tutaj kilka słów wyjaśnienia czy też wytłumaczenia dokładnie, jak ta praca nad utworami czy nad ich wykonaniem wygląda. Widzę, że już jesteśmy mniej więcej przygotowani do kolejnego utworu, także jeszcze raz, proszę Państwa, w imieniu tej związku dziękuję panu Michałowi Dzikiemu, tegorocznemu, znakomitemu zresztą absolwentowi Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. No i teraz, skoro już jesteśmy przygotowani, to mogę powiedzieć o kolejnym utworze i będzie to kompozycja Irrestible Anny Pożyc. Proszę Państwa, Anna Pożyc to kompozytorka, której twórczość w dużej mierze dotyka syntezy sztuk. Wielokrotnie komponuje, tworzy muzykę do przedsięwzięć, gdzie dźwięk jest połączony z obrazem, a także do teatru. Zapraszam.
Państwa, wykonawca dzisiejszego koncertu, również wrocławianin Piotr Rojek, z wykształcenia i z aktywności zawodowej jest nie tylko instrumentalistą, ale także kompozytorem. Oba kierunki ukończył w Wrocławskiej Akademii Muzycznej i fakt ten zdecydowanie sprzyja, wydaje mi się, lepszemu zrozumieniu świata muzyki współczesnej, także na organy. Obecnie Piotr Rojek we Wrocławskiej Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego piastuje stanowisko dziekana Wydziału Instrumentalnego. Jako artysta koncertował między innymi w Czechach, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Słowacji czy Szwecji. Prowadzi także kursy mistrzowskie w kraju i za granicą. Ma w dorobku 8 płyt. Jedna z nich, która powstała w 2005 roku, jest rejestracją 9 tokat wybitnych kompozytorów od baroku do XX wieku. Utwory te zostały wówczas wykonane na zabytkowych organach Adama Horacego Kaspariniego w Wołowie. Płyta ta otrzymała nominację do Nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej Fryderyk. Jako kolejny utwór na dzisiejszym koncercie zabrzmi kompozycja Grzegorza Wierzby o tytule Air Constellation. Sama nazwa wskazywałaby tłumaczenie słów powietrze, konstelacja, a kompozytor sam mówi, że wydźwięk emocjonalny tego utworu dotyczy między innymi relacji pomiędzy ludźmi. Zapraszam.
proszę Państwa, kolejny, przedostatni już utwór w dzisiejszym koncercie to kompozycja Konatus Krystiana Kiełba. Krystian Kiełb, proszę Państwa, to wrocławski kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego, bezpośrednio związany bardzo silnie ze środowiskiem Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Ale także, proszę Państwa, wśród tych licznych aktywności jest on także organistą. W związku z czym można sądzić, że dzisiejszy utwór, którego wysłuchamy dzisiaj, jest tą materią, którą artysta posługuje się chyba najbliżej swojemu sercu. Proszę Państwa, korzystając z tego naszego połączenia dzisiaj online, że jesteśmy na żywo, chciałabym Państwa zachęcić wszystkich tych, którzy obecnie nas oglądają, a także ci, którzy zobaczą może za jakiś czas transmisję z koncertu, do obserwowania i śledzenia naszego Facebooka Związku Kompozytorów Polskich we Wrocławiu, gdzie na bieżąco informujemy Państwa o rozmaitych wydarzeniach dotyczących wrocławskiej muzyki współczesnej, a także samego związku, a także gdzie udostępniamy bardzo ciekawe wykonania czy też utwory muzyki najnowszej. Taki hashtag, który towarzyszy naszej stronie od początku pandemii koronawirusa, który jest w pewnym sensie zachętą do animacji w taki sposób tego dziwnego czasu, jest hashtag Wybieram muzykę współczesną. Mam nadzieję, że Państwo również z tym hasłem się zgadzają i będą śledzić nasze poczynania na tej platformie. Przed nami, proszę Państwa, przedostatni utwór, Krystian Kiełb, Konatus.
Proszę Państwa, przed nami ostatni utwór w dzisiejszym koncercie. Jednak zanim to nastąpi, serdecznie dziękuję w imieniu swoim wykonawców i całego Związku Kompozytorów Polskich firmie Cynar za przygotowanie instrumentu do dzisiejszego koncertu. Ostatni utwór, proszę Państwa, nosi tytuł Vigilio, co jest formą łacińskiego czy też hiszpańskiego czuwać, czuwanie. Jest to czynnik, który pozwala kojarzyć tą kompozycję w pewnym sensie z charakterem sakralnym czy też liturgicznym. Kompozycja, proszę Państwa, na zakończenie dzisiejszego koncertu, Katarzyna Dziewiątkowska, Vigilio.
Szanowni Państwo, bardzo dzisiejszy koncert dobiegł niestety końca. Bardzo dziękujemy za obecność. Zapraszamy na kolejne wydarzenia, które mam na których mam nadzieję będziemy się już mogli spotkać w normalnych warunkach, nie online. Jeżeli tak nie będzie online, również bardzo jest nam miło z Państwem się kontaktować. Ogromne brawa dla wspaniałego wykonawcy dzisiejszego koncertu, Piotra Rojka. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kontaktu z nami przez Facebook. Brawa dla kompozytora.